Bardzo serdecznie witamy Państwa na tych ważnych kilku wydarzeniach, które wiążą się z branżą lotniczą, z branżą kosmiczną i także z branżą zbrojeniową. Cieszymy się bardzo, że firmy podkarpackie będą mogły się spotkać z firmami z całej Europy i z całego świata. 3 dni spotkań, 3 dni rozmów, 3 dni podsumowywania dotychczasowej współpracy i także snucia planów na przyszłość. Branża lotnicza, kosmonautyka w województwie podkarpackim rozwija się dynamicznie, ale to oczywiście nie może nas uspokajać, nie może nas wprowadzać w stan samozadowolenia. Musimy ciągle o tą branżę dbać, ciągle tą branżę promować i także ciągle promować województwo podkarpackie. Dziś rusza część targowa i część spotkań wszystkich uczestników wydarzenia Aerospace Defense Meeting. Chcielibyśmy, aby ta wielka rodzina lotnicza, Dolina Lotnicza dziś spotkała się z przedstawicielami Europy i całego świata dla rozwoju przemysłu lotniczego i kosmonautycznego w Podkarpaciu i także w całej Polsce. Ze strony polskiego rządu chciałbym bardzo mocno zaznaczyć, że sektor lotniczy, sektor kosmiczny został bardzo mocno zaakcentowany w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, która potocznie nazywana jest strategią premiera Mateusza Morawieckiego. Trzeba również w tym miejscu wspomnieć, że lotnictwo, szanowni państwo, to nie tylko regionalna inteligentna specjalizacja, ale również jest to krajowa inteligentna specjalizacja. Oznacza to możliwość sięgania po środki europejskie, ale też po środki krajowe, biorąc pod uwagę preferencyjne warunki. Chciałbym również powiedzieć o dedykowanym programie sektorowym skierowanym do branży lotniczej. Mówię tutaj o programie InnoLot, w ramach którego również 17 projektów na poziomie krajowym uzyskało wsparcie w wysokości około 150 milionów złotych. To oczywiście nie koniec, jesteśmy otwarci na kolejne projekty, na kolejne inicjatywy, które mam nadzieję będą realizowane przez branżę lotniczą, przez branżę kosmiczną. Chcemy je wspierać z poziomu krajowego, zarówno w obecnej perspektywie unijnej, ale też bardzo mocno szykujemy się również na kolejne rozdanie środków europejskich.